Hej, witajcie. Z tej strony Durwart. Witam Was w kolejnym odcinku maratonu w drodze do T44-100. Odstajemy nieco od czołówki, ale nadal trzymam się dzielnie. Zobaczcie, jak wygląda na chwilę obecną mój progres w maratonie. Jeśli chodzi o Japonię, tutaj 34 tysiące damage'a i 22 fragi. Jest to 23% damage'a i 14% fragów. Wykres z procentami zobaczycie tuż przed bitwą. Jeśli chodzi o nację chińską, tu wygląda to bardzo podobnie. Mamy 26% damage'a zrobione i również 14% fragów. Na Francji nieco gorzej to wygląda, mniej damage'a, 21%, ale we fragach trochę dopisało. Dlaczego? Zobaczycie w bitwie, która pod koniec materiału. Niemcy, nacja, która się zdecydowanie wybija spośród wszystkich dostępnych w grze. Może dlatego, że najbardziej lubię grać tymi czołgami. Mamy tutaj 56 tysięcy damage'a, co daje niecałe 38% i 22% fragów zrobionych. Na Niemcach mogłoby być trochę lepiej. USA stara się dorównać niemieckiej myśli pancernej. Mamy 50, prawie 5 tysięcy damage'a i 27 fragów. Wielka Brytania tutaj bardzo kiepsko. Muszę bardzo przyłożyć się do gry tymi pojazdami. Co ciekawe, mamy więcej procentowo fragów zrobionych niż uszkodzeń. Pora chyba wyciągnąć zakurzoną nieco Godzillę. I Czechosłowacja, nacja najsłabsza, z racji na to, że mam tylko jedną dobrą załogę. Pozostałymi pojazdami, jakie posiadam, gram bardzo mało. Mamy tutaj 18 tysięcy damage'a, co jest wynikiem 12% i tylko 8% fragów. Ten wynik postaram się dziś poprawić. Zaczyna się weekend, nowa promocja, gwiazdki razy 3, więc warto będzie trochę się przyłożyć. Zobaczcie zatem, jak prezentuje się wykres na chwilę obecną. A pokażę Wam bitwę tym oto francuskim babokiem premium Lefha 18B2. Niesamowicie przyjemna artyleria, przyjemna dla grającego, niezbyt przyjemna dla tego, na kim skupię swój ogień, co zobaczycie za moment. Bitwa francuską artylerią rozegrana będzie na mapie Westfield. Bardzo dobre losowanie, szóstki, piątki. Zabłąkała się gdzieś też jedna czwóreczka. Ja na swój cel obieram oczywiście OI oraz OI Experimental. Są to bardzo wdzięczne cele dla francuskiej artylerii. Zobaczmy, jak ta bitwa będzie wyglądała. Przerzucamy się na normalny celownik. To duże oddalenie niestety jest spowodowane błędem wyświetlania powtórki. Kamerą będę musiał sterować ręcznie. Pierwszy strzał w OI 125. Drugi strzał niestety minął cel. W zasadzie nie doleciał. Strzał numer 3, również chybiony. Mówiąc szczerze, ten czołg nie będzie miał już spokoju od naszego satelitarnego ostrzału. Tym razem trafienie za 10. Teraz nieco lepiej, 108, ale cały czas koncentruje swój ogień na najmocniejszym pojeździe drużyny przeciwnej. Tym razem trafienie za 124 i za chwilę powinno być po ciężkim Japończyku dobitka za 22. Niespełna 400 damage'a udało nam się w tym momencie uzyskać. Teraz muszę przypomnieć sobie, gdzie ja tutaj byłem z celownikiem. Jesteśmy na Dickermaxie. Strzał niecelny. Jakiś czas niestety będę musiał przełączać w powtórce widok.
To oddalenie kamery, jakie widzicie, nie jest przeze mnie używane w bitwie. Tutaj mamy Hellcata, który stoi na awku. Niestety strzał chybiony. A szkoda, bo mogłoby to dość mocno podreperować stan uszkodzeń w tej bitwie. Trafienie za 423. I wracamy celownikiem na Dickermaxa. Dickermax zone-shotowany, co prawda nie z full HP, ale 326 damage'a pada na nasze konto. My przestawiamy się na drugą flankę, pierwsza wyczyszczona. Tutaj mamy typa 58. Próba znalezienia przestrzału. Poleciał pocisk, niestety. Strąciłem drzewo. Cały czas typek nam gdzieś tutaj wychyla się zza górki. Próba trafienia nieskuteczna. Nasz typ 58 wdaje się w pojedynek z przeciwnikiem. Ja tutaj niepotrzebnie strzeliłem, ale po chwili na cel obieram OI Experimental, który w tym momencie dość mocno oberwał od jednego z sojuszników. Czekamy, jak się podświetli z powrotem. Jest jeszcze Sherman. Ale Sherman to nie jest czołg, który mnie najbardziej interesuje w tym momencie. Czekamy na pojawienie się Japończyka. Jest 260 HP zostało. Piękne trafienie za 180 w trakcie jazdy. Akurat pojazd pewnie nie porusza się najszybciej, więc nie był to może największy wyczyn, ale i tak kolejny damage na koncie cieszy. I dobijamy za 80. W tym momencie niespełna 1400 uszkodzeń widocznych i 3200 WN8. Tutaj przez chwilę pozostaniemy na tej kamerze. Tak jak mówię, nie gram na tej kamerze w trakcie bitwy. Jest to błąd wyświetlania widoku podczas powtórki. Valentine, czyli jedyna czwórka na placu boju, dość szybko ginie. Sojusznicy rozpoczęli przejmowanie bazy 10 sekund do końca. I zobaczcie na tą akcję. T-67. Tu jest kamera z bitwy. Trafienie w pełnej jeździe za full HP. To jest główny powód, dla którego prezentuję wam tą bitwę. Sam bardzo mocno zdziwiłem się z tego trafienia. Nie wiem, co na to mój przeciwnik. Zapewne nie był zachwycony, ale cóż, takie są już losy na placu boju. Jeśli trafimy na zawodnika w lewchu, to możemy spodziewać się absolutnie wszystkiego. Bitwa dobiega końca, odznaczenie duży kaliber, tak jak pokazuje mod. Zobaczcie zatem, jak prezentują się screeny końcowe, a ja już w tym momencie żegnam się z wami. Trzymajcie się i powodzenia w waszym maratonie. Cześć!